Bartosz w ramach dodatkowych informacji napisał w ten sposób. Moje spostrzeżenia są bardzo pozytywne na temat tego oleju. Wcześniej używałem oleju Shell i Motul Full Synthetic. Musiałem dolewać 1 litr oleju na 10 tysięcy km i było większe zużycie benzyny. Przy tym oleju Mitasu 0 dolewek, zużycie na bagnecie minimalne. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie. W środku znajdują się następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy. Część informacji możecie zobaczyć na etykiecie, natomiast więcej szczegółów pojawi się za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Część informacji również na etykiecie, a szczegóły w dalszej części filmu. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Skoda Superb, rok produkcji 2011, silnik 1.8 benzyna z instalacją LPG, przebieg ogólny 275 tysięcy km. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Do samochodu zalany został olej Mitasu 5W40 klasy jakościowej aprobaty producentów, wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanego żadnego dodatku. Przebieg badanego oleju to 10 tysięcy km, 30% eksploatacji to trasa, 70% miasto. Dominują odcinki poniżej 10 km, olej eksploatowany przez 8 miesięcy, brak dolewek, brak pukanek. Bartosz w ramach dodatkowych informacji napisał w ten sposób. Moje spostrzeżenia są bardzo pozytywne na temat tego oleju. Wcześniej używałem oleju Shell i Motul Full Synthetic. Musiałem dolewać 1 litr oleju na 10 tysięcy km i było większe zużycie benzyny. Przy tym oleju Mitasu 0 dolewek, zużycie na bagnecie minimalne. Większość przebiegu to miasto, natomiast raz na 1,5 miesiąca robiłem trasę 800 km przy prędkościach 160 do 180 km na godzinę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 85 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 14,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy idealną zgodność w wyższej temperaturze i różnicę na poziomie 3,5% w niższej temperaturze. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 169, a to oznacza, że otrzymano dość istotny spadek lepkości w granicach 19-20%. Taka zmiana klasyfikuje ten przypadek do grupy olejów z krytyczną zmianą lepkości.
Test bibułowy wykonano w oparciu o 11 różnych bibuł. Pomijając szczegóły, co to dokładnie były za bibuły, je znajdziecie w opisie tego filmu. Zerknijcie na otrzymane wyniki. W ramach testów laboratoryjnych sprawdzane są możliwości różnych rozwiązań. Zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach pod filmem. Według mojej opinii najciekawsze wyniki otrzymano przy zastosowaniu bibuły od Motor Checkup oraz bibuły oznaczonej cyferką 4. Najciekawsze, bo pojawia się jakiekolwiek zróżnicowanie plamy wyrażone rozwarstwieniem na kilka okręgów. Tutaj w ramach ciekawostek zwróćcie proszę uwagę, że część bibuł jest na tyle cienka, że zostawia pod sobą dodatkową plamę. W tym przypadku widoczne jest to na kartce A4, która była podkładką pod te testy. Bazując na teście od MCU należy podkreślić, że olej zanieczyszczony jest jakąś substancją. Widoczne jest to po wewnętrznym ciemnym okręgu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. W podczerwieni widoczne jest dość wyraźnie zanieczyszczenie oleju. Zakres spektralny 3100-3600, wyniki z kategorii przeciętnych. Degradacja dodatków bazy olejowej, stan ostrzegawczo-krytyczny, stopień nitrooksydacji, stan krytyczny, stopień sulfonowania, stan ostrzegawczy, reszta parametrów w normie. Podsumowując, otrzymano mocną zmianę lepkości w podczerwieni oraz teście bibułowym sygnały obecności zanieczyszczenia w oleju. Wyniki z kategorii kiepskich, optymalizacja w tym przypadku oznacza potrzebę namierzenia źródła tych zanieczyszczeń oraz mocnych zmian parametrów fizykochemicznych oleju. Jak na jednostkę zasilaną LPG, wyniki bardzo kiepskie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę. Koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników Long Life'u. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!